A dzień dobry. Kolejny znowu film. Musiałem jeszcze raz nagrać Brugmansję. Zobaczcie, ile kwiaciorów wisi. Tylko że one tak bardziej się otwierają na wieczór. Oczywiście ktoś mnie pytał, kiedy obrywać te kwiaty, nie? No jak już macie takiego kapcia w Brugmansji, no to go wyciągnijcie, hops. No to bez problemu wychodzi. No pokaż, Klaudia, jak to działa, no. Nie, no pociągnij za ten na dole, no. O, coś takiego i tyle, jak już brzydko to wygląda. Ale ta Brugmansja to jest wariegata. Dobra, na razie, Klaudia, nie rwimy. Co ciekawe w niej, najpierw jest taka żółta, a potem jest różowa. Ale Brugmansje tak mają, że one się tak lubią przebarwiać, ale jak ja to mówię, tu nie są pięknością kwiaty, aczkolwiek no może też pięknością są po prostu liście. Liście tej Brugmansji to po prostu jak dla mnie szał. I nie choruje w ogóle. Ścinałem, robiłem z niej sadzonki, pamiętam, też się przyjmowały. Na razie nie ma z czego robić, bo są same zielne. Lepiej się trochę ukorzeniają, jak jest trochę już drewniała taka łodyga. O, tu widać, ktoś pracował i zeżarł trochę. O, tu też. O, pszczółka lata. Tylko że pszczoły, nie wiem, jak one by chciały zapylać. Szuka, ale zdziwiona, że takie wielkie kwiaty są. Nie wie, co się dzieje po prostu. No. Ja nagrywałem chyba ostatnio o Brugmansjach ogólny taki film. Uśmiechał do tutaj. I oczywiście, jak z tym nawożeniem? Tak samo, teraz krystalon pomarańczowy. Raz pomarańczowy, raz czerwony i widać, że no nie ma żadnych braków. Żadnych. Byłoby to widać w liściach, że byłyby jakieś blade. Jest praktycznie w pełnym słońcu i nie przepala jej liści. Także mogę wam polecić spokojnie tą Brugmansję, bo jest odporna i to mega. I zobaczcie, nawet biało-zielone są te otoczki od kwiatu, czy jak to nazwać, nie? Łodygi są ogólnie zielone. No piękne, dla mnie to taki cudak. Cudak nie z tej ziemi. Strasznie się rozkrzewia, nie chcę iść do góry. O, zrobimy na takie czy jak to nazwać, a potem strasznie leci na boki. Te inne moje Brugmansje, co mam, to one tak bardziej w górę poszły. No i rosną dalej w górę. W sumie to pewnie zależy też od tego, jak to poprowadzi się na początku. Tylko że jak mi w tym miejscu zaczęło już rosnąć na boki, nie chciało do góry, no to co zrobić, nie? No. Co? Ta żółta tak podobnie właśnie. Tylko że z drugiej strony, no też po co jakieś olbrzymie, wielkie, potem jest problem z tym zimowaniem, bo to przecież nie zostaje w gruncie na stałe. Co jakieś 2-3 dni dostaje tak 10 gram krystalonu plus 10 litrów wody, czyli mieszamy to i podlewamy. Wszystko zależy, czy jest ciepło, czy jest zimno. Jak jest zimno, to wiadomo, że nie ma sensu dawać nie wiadomo ile. Ja czekam po prostu, aż bardziej przeschnie powierzchnia. Wiecie, o co chodzi. Czyli będzie widać, że jest sucho. No, w ogóle to tutaj moja Brugmansja od Michała pierwsza. Ona, ja ją mam chyba drugi rok, czy trzeci, jako pierwszą miałem. Zobaczcie, jaka noga już. Kozackie, grube pały takie rosną. Oczywiście w gruncie są. Wczoraj polas opryskałem wszystko od tych cholernych, od łapy brudne, od tych, jak to się nazywa, już nie pamiętam, w trawie to wyrasta, też pewnie co niektórzy z was macie. Czekam, aż to po prostu pozdycha. Dobra, krótko i na temat. Widzicie, no, ostatni przegląd z góry. Brugmansjaczki wariegata. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Oczywiście.